Joanna Kołaczkowska, Kabaret Hrabi. Pamiętam list od mężczyzny, który miał bardzo zły czas. Śmierć bliskiej osoby, niska samoocena, poważna depresja, myśli samobójcze. Napisał w tym liście, że w zasadzie jego jedyną pociechą, która powodowała uśmiech, były nasze skecze, piosenki. Ten list bardzo mocno na mnie zadziałał. Ale z osobistego doświadczenia też mogę to potwierdzić. Kiedyś również miałam gorszy okres w życiu. Kilka przełomowych wydarzeń się nałożyło. Byłam w strasznej zapaści. Ale postanowiłam wybrać się na kabaret Adin, kolegi Władka Sikory. To, jak ja tam byłam ze śmiechu, jak się rozbawiłam, rozluźniłam, przeszło moje wyobrażenie. Po wyjściu zdałam sobie sprawę, jak bardzo potrzebne mi były te 2 godziny, czyli 120 minut, podczas których mój mózg nie zajmował się tym, co mnie przygnębia i dołuje. Zadziałało to bardzo oczyszczająco i trzymało przez jakiś czas w formie. Uśmiech przy takich zakrętach życiowych jest bardzo pomocny, żeby łatwiej wyjść na prostą. Choć zdarzają się też przykre sytuacje. Kiedyś śpiewam piosenkę Andrzeju, Andrzeju i pewna kobieta na widowni zaczyna płakać. Nie widziałam, jak płakała, ale dostałam maila od niej. Opisała okoliczności. Potem okazało się, że ona ze swoim Andrzejem miała przyjść na ten spektakl w związku z jakąś rocznicą ich związku. A on przed spektaklem powiedział, że odchodzi. Powiedzieć kobiecie przed wyjściem na kabaret, że się ją zostawia. Co za pomysł. Krzysztof Skiba. Pomarańczowa alternatywa to długi temat. Ówcześnie na jakimś etapie opozycji wyczerpały się pomysły na walkę z systemem. Wiele osób siedziało w więzieniach, wiele osób było internowanych, mieli złamane życie i zero perspektyw. Ludzie byli ogólnie zniechęceni i emigrowali wewnętrznie. Celebrowano pełne patosu msze za ojczyznę, organizowano głodówki protestacyjne, ale to były formy, które wielu młodym nie do końca odpowiadały. Młodzież licealna czy studencka nie mogła okupować zakładu pracy, a chciała się z czymś przy takich wydarzeniach identyfikować. Więc najpierw w latach 82-83 zaczęło się malowanie krasnoludków na murach, no i to było zabawne sianie niepokoju w przestrzeni ulicznej, bo z jednej strony hasła precz z komuną, wron, won za dom, to się szybko prosto pisało, sam to wiele razy robiłem. Ale szybko też było zamalowywane i po jakimś czasie się znudziło. A tu nagle na tym zamalowanym placku pojawia się krasnoludek. Czasami sam, czasami z kwiatkiem w dłoni, czasami jeszcze było przy nim A jako znaczek anarchii. Co z tego wynika? Ani podziemie Solidarności, ani Służba Bezpieczeństwa do końca nie wie, co to jest. Dochodzi do mega śmiesznej sytuacji, w której SB jest przekonana, że to są jakieś tajne znaki podziemia. Na przykład za 2 dni strajk. Snują domysły, co może znaczyć, że raz jest z kwiatkiem, a raz bez. Zatrudniają zdolnych szyfrantów, którzy jednak nie są w stanie nic zrozumieć. Natomiast podziemie jest przekonane, że to jest akcja SB, żeby już nic na tym placku nie malować. SB po długim czasie dochodzi do wniosku, że to jednak służy ich ośmieszaniu i zaczyna walkę z krasnoludkami. Potężne służby, poważni ludzie zaczynają zamalowywać pomarańczowe krasnoludki. Po jakimś czasie te krasnoludki schodzą z murów na ulicę i zaczynają się happeningi. W tych happeningach dominuje humor, satyra, bawimy się słowami. Na murach pojawiają się hasła precz z komunią zamiast precz z komuną. Moi koledzy z grupy maniakalnych malują Lenina w czapce krasnoludka czy czołgi z napisem General Motors. Ja wyspecjalizowałem się w malowaniu telewizorów, w którym siedział generał Jaruzelski i ogłaszał mniejsze zło. Krzysztof Raczyński robi szablon z generałem Jaruzelskim w formie listu gończego. Darek Paczkowski robi Lenina z irokezem. Humor w takiej postaci rozładowywał napiętą atmosferę. Joanna Kołaczkowska, Kabaret Hrabi. Rodzic, który potrafi się roześmiać, który jest świadomy, jak dla dziecka ważny jest nasz uśmiech, to skarb. Dziecko czuje wszystkie nasze lęki, od razu je przyjmuje.
Ostatnio koleżanka mi opowiadała, jak jej córka przejmowała się tym, że jej tata siedzi wśród znajomych ciągle spięty. Nie potrafi się uśmiechnąć. W jej głowie kotłowały się myśli, dlaczego tak jest. Miała wrażenie, że jej tata pokazuje tym zachowaniem niechęć do wszystkich. A on miał dłuższy, gorszy czas w życiu. Kiedy to się później zmieniło, ta dziewczynka była przeszczęśliwa. Ponura osoba jest jakby nieobecna. Ona zawsze wzbudza w nas lęki, czasami może zaciekawienie. Zastanawiamy się, co w niej siedzi. Uśmiech to jest nasz kod w relacjach z innymi ludźmi. Ktoś, kto się uśmiecha, jest z nami w kontakcie. To w relacjach z ludźmi jak utrzymywanie kontaktu wzrokowego. Kiedy gram z kabaretem, staram się mieć całą widownię na oku. Zawsze wyłowię kogoś, kto się nie śmieje i zaczyna mnie to zaraz gnębić. Gram spektakl, wszystko idzie idealnie, no ale z tyłu głowy wpadają mi myśli, może ten facet taki jest, że nie wyraża uczuć? On tu będzie sobie siedział, ale się nie uśmiechnie? Gram dalej i kolejna myśl, może jednak wyraża uczucia, ale po prostu mu się nie podoba. No to okej, no nie każdemu musi się podobać. Czyli tak trochę się na niego obrażam. Mijają kolejne dwa skecze, on wciąż się nie śmieje, więc dalej kombinuję. Może on jest jakiś zły, a może chory, ktoś go tu przyprowadził? Spektakl pędzi dalej, jakiś dowcip na scenie. Patrzę na tego pana, a tu nagle jest. Uśmiechnął się i wtedy myślę, mam cię, w końcu. Czyli coś się zmieniło. Może nie był do nas przekonany, a dostał bilet za darmo od kolegi i przyszedł. To wszystko dzieje się w mojej głowie podczas grania. To warte podkreślenia. Tutaj uwaga dla kogoś, kto czyta tę książkę. Proszę uważać na naszym spektaklu. Jak nie będzie uśmiechu, od razu to wyłowię. Proszę więc oszczędzić mi kociołka w głowie, o którym wspominałam. Krzysztof Wielicki. Tragicznych sytuacji nie chcemy utrwalać w pamięci. Do nich zwykle nie chcemy wracać. Staramy się zapomnieć. Dlatego zdecydowanie najlepszym nośnikiem, do którego chętnie wracamy, są zabawne zdarzenia. W mojej głowie sporo się ich zapisało. Związane są również z konkretnymi osobami, z Jurkiem Kukuczką, z Wandą Rutkiewicz, tragarzami, kolegami z Nepalu, Ryśkiem Pawłowskim. Często były to zabawne sytuacje na granicy tragedii. A humor był tym elementem, który pozwalał sobie właściwie radzić zamiast tragizować. Był jak oddech świeżego powietrza w sytuacji, w której ktoś ze stresu łapie zadyszkę. Pamiętam, kiedyś wspinałem się z Ryśkiem Pawłowskim na południowej ścianie Annapurny. Bardzo trudnym terenie, z dużą ilością seraków. Nie mogliśmy z tych seraków wyjść, żeby założyć obóz wyżej. Zbliżała się noc, więc musieliśmy rozbić namiot i biwakować pod nimi. Strasznie się ich bałem, ponieważ w nocy mogły się oderwać. Chciałem zapomnieć, że one są nad nami. Chciałem wziąć jakąś tabletkę nasenną, przeciwbólową, no cokolwiek, żeby nie myśleć o tym, co może się stać. A Rysiek z pełną powagą powiedział, wiesz, ja też bym wziął, ale tabletki podobno szkodzą na żołądek. Rozbroił mnie całkowicie. Myślałem, że ze śmiechu mnie ten żołądek rozboli. Potem już nie wiedziałem, czy śmiać się dalej, czy płakać, ale Rysiowi przyznałem rację, że tabletki szkodzą na żołądek. Druga sytuacja z tej samej wyprawy, którą pamiętam tak dobrze, właśnie przez te zabawne historie, była taka, że doszliśmy z Ryśkiem bardzo wysoko i mieliśmy dwa namioty, które rozbiliśmy, ale bardzo mocno wiało. Więc zaproponowałem, żebyśmy jednak spędzili noc w jednym. Łatwiej ugotować, można pogadać, poczucie bezpieczeństwa też jest inne. Zgodził się. Więc wraz ze śpiworem w samych kalesonach przeniosłem się do niego. A cały mój sprzęt został w drugim namiocie. Zasnęliśmy, a kiedy nad ranem się przebudziłem, okazało się, że już nie ma tego drugiego namiotu. Wywiało go wraz ze sprzętem, rakami, czekanem, uprzężą, wszystko. Na wysokości 6600 metrów nad poziomem morza zostały mi tylko kalesony. Śmieszna sytuacja. Facet na 6600 metrach w gaciach. Rysiek zszedł do bazy i następny zespół wspinaczkowy przyniósł mi sprzęt,
ale 2 czy 3 dni siedziałem w namiocie w tych kalesonach. Myśmy zawsze lubili się zaprzyjaźniać. Zwłaszcza w rejonie Nepalu, bo on uchodzi za kraj ludzi uśmiechniętych. Ludzie w Nepalu mają potrzebę zbliżania się do innej kultury poprzez uśmiech, rozmowę. Zdarzało się nieraz, że szliśmy przez jakąś wioskę i nagle uśmiechnięty smyk dołącza do nas i idzie z nami. Dzień, dwa do góry. Tylko po to, żeby iść z nami i porozmawiać na tyle, na ile mógł. Poznać nas. Moim zdaniem podróże mniej kształcą, ale wzbogacają człowieka. Człowiek nabiera pewnego dystansu poprzez spotkanie z innym człowiekiem, innym zachowaniem, inną kulturą. Wtedy zaczyna rozumieć, że nie ma jednej prawdy, jednego świata, jednego sposobu życia. W pełni można zrozumieć, co to znaczy tolerancja i uczyć się jej. Przeciwieństwem Nepalu jest moim zdaniem Pakistan, gdzie na ulicach w większości widziałem smutnych ludzi. W domu, jeśli czasami tam zaglądaliśmy, to było widać śmiech, ale na zewnątrz tego nie wynoszą. Inaczej jest w naszej kulturze europejskiej, gdzie ludzie raczej epatują śmiechem, czy to w domu, czy poza nim. Jest coś w tym powiedzeniu, śmiech to zdrowie. Nawet nie tylko, że przepona pracuje, ale myślę, że chodzi o zdrowie psychiczne. Szczególnie dzisiaj, w mocno zagonionych czasach, trzeba mieć czas na zastanowienie się lub zażartowanie z kogoś lub z siebie. Żarty, które ludzie opowiadają o sobie, są często doskonałe. Katarzyna Dera-Czereszewska, Fundacja Doktora Klauna. Otwierają się drzwi szpitalnego oddziału i wkracza kolorowo ubrana grupa. Kraciaste spodnie, kwieciste bluzki, szelki i intrygujące przedmioty przyczepione do ich strojów. Piłeczki, balony, z których powstaną zwierzątka, małe instrumenty. Doktor Storczyk idzie, żonglując 4 piłeczkami. Doktor Plum ma ze sobą Kazika, pacynkę, która jest przemądrzała i zna odpowiedź na każde pytanie. Doktor Zdrówko i doktor Uśmiech wyciągają wielki termometr i strzykawkę, żeby przygotować się do przeprowadzenia badań. Na końcu biegnie radośnie doktor Klocek, gra na ukulele i zachęca pielęgniarki, żeby razem z nim zaśpiewały piosenkę. Tak wygląda nasza praca. Terapia śmiechem to stosowany przez nas cały zestaw metod, sposobów pobudzających do uśmiechu, ale też rozwijających poczucie humoru, poprawiających nastrój poprzez kolor, dźwięk, magiczne sztuczki, bajkowe stroje, animacje i zabawy. Śmiech to jest bardzo poważna sprawa, a jednocześnie najbardziej demokratyczny dar, bo każdy z nas się z nim rodzi. Jego pozytywny wpływ na zdrowie jest naukowo udowodniony. Dla mnie argumentem na to, że śmiech jest wrodzonym darem, który zaniedbujemy, jest fakt, iż dzieci śmieją się 400 razy dziennie, a dorośli 15. Poza tym to reakcja, którą często intuicyjnie odpowiadamy na różne sytuacje trudne, oswajając lęki i niepewność, bo pomaga nam nabrać do nich dystansu i odreagować napięcie. Można to zaobserwować, pracując metodami terapii śmiechem na oddziałach onkologicznych czy w hospicjum. Ten uzyskiwany przez śmiech dystans pozwala choremu na zmianę perspektywy. Dzieci na przykład mówią: teraz jestem chory i nie mogę bawić się na dworze czy iść na spacer, ale za to byli u mnie doktorzy klauni i nauczyli mnie czarować. Jedna z naszych cudownych akcji, Dzień Piękności i Radości dla Mam, jest dedykowana mamom dzieci długotrwale hospitalizowanym oraz przebywających wraz z nimi w placówkach. Zmęczone wielogodzinnym czuwaniem przy łóżkach, opieką, zaniedbują swoje potrzeby. W tym dniu Fundacja Dr. Klaun ofiaruje im możliwość relaksu, zabiegi kosmetyczne, różne warsztaty. Znowu bazując na przekonaniu, że uśmiech i czas dany drugiej osobie to dar. Tak też mówimy wolontariuszom o ich pracy w Fundacji Dr. Klaun. To jest Twój czas i Twoja 100% uwaga dla konkretnego pacjenta. Oczywiście, aby ten uśmiech i interakcję zainicjować, używamy, poza animacjami, wielu kolorowych gadżetów. Nosków, balonów, pacynek. Bowiem zarówno fantazyjny i barwny strój doktora Klauna, jak na przykład pacynka, sprawiają, że chory szybciej się otwiera, decyduje na kontakt
i szczerość. Uczymy też magii, by udowodnić chorym, że to w nich tkwi moc pomagająca wracać do zdrowia. Żonglujemy. Wprowadzamy elementy tańca czy arte terapii. Wolontariusze przebierają się w kolorowe stroje i kreują postaci. Doktor Guzik, doktor Mrówka, doktor Paprota. Każdy ma swój pseudonim, który jest tożsamy z jego strojem, bliski jego osobowości. I kiedy pojawia się taka barwna grupa, kiedy personel zakłada kolorowe noski, a lekarze mówią, że to, co robimy, jest fantastyczne, nasza motywacja i chęć stałego doszkalania się rośnie, bo czujemy, że ta praca jest potrzebna. Często zdarza się, że pracownicy czekają na naszą wizytę, bo łatwiej jest wykonać zabieg medyczny, choćby dlatego, że śmiech podnosi próg odporności na ból. Obecnie już chyba wszyscy mają świadomość, że otwartość pacjenta, wiara w możliwość powrotu do zdrowia i współdziałanie z personelem są bardzo ważne dla powodzenia leczenia. Po jednej z pierwszych wizyt doktorów klaunów w opolskim hospicjum pewna mieszkanka powiedziała: nie wiedziałam, że tu jest tak fajnie. I choć może brzmieć to paradoksalnie, kryje się w tym zdaniu mądrość. Każdy człowiek potrzebuje radości, uważności, poczucia bezpieczeństwa. Abelard Giza. Dystans to słowo klucz. A wiesz, kiedy się go ma? Kiedy potrafisz mówić o czymś, co naprawdę cię boli. Śmiejesz się z czegoś, co sprawia ci ból i nie było łatwe do przepracowania. Po jednym z występów poznałem pewną Martę, która ma do siebie ogromny dystans. Jest niskorosła i potrafi doskonale z tego żartować. Wspomniałem jej o moim dylemacie, jak o nich mówić, a ona od razu: mów, Karzeł, wyluzuj się. Opowiadała mi mnóstwo historii ze swojego życia, jak na przykład wchodzi kiedyś do przychodni i pani w rejestracji woła: następny, a ona już zza biurka: jestem. Następny, no jestem. Śmiała się, że musi chyba w takie miejsca chodzić z chorągiewką. Wiesz, to są sytuacje, które ją codziennie spotykają i na pewno są męczące i czasem bolą, ale bierze je na klaty, no i jest przy tym mega pozytywna. Przy takiej osobie zastanawiasz się: ja mam dystans do siebie? Ona tak, ale ja? Zawsze uważałem, że jak potrafisz się śmiać ze swoich niedoskonałości, to nikt nigdy nie wbije ci szpili. Kto mi wrzuci: wyglądasz jak Arab. Wiem, żartowałem z tego przed chwilą. Masz coś jeszcze? Z takim podejściem twój adwersarz jest całkowicie pozbawiony amunicji. Kiedy wychodzi facet ważący 150 kilo i sam stroi z tego żarty, to nikt nigdy nie powie mu: ej ty, grubasie. Ten cały dystans to jest takie lekkie, magiczne słowo, które nie bierze się jednak znikąd. Wszystko trzeba przeżyć, przepracować, a do tego mieć wkoło siebie ludzi, którzy obdarowują cię ciepłem i miłością. No i ważna jest też pewność siebie. Kiedy jesteś świetnym informatykiem i dostajesz mnóstwo zleceń, to dla ludzi nie ma znaczenia, czy masz krzywe zęby, krótszą nogę czy trzecie oko. Patrzą na ciebie przez pryzmat informatyki. Twoje kompleksy przestają mieć znaczenie. To, jakie masz zdolności, jak bardzo jesteś komuś potrzebnym, buduje twoją pewność siebie, dzięki której później masz więcej luzu, żeby żartować również z rzeczy trudnych dla ciebie. Później one coraz mniej cię obchodzą. Oswajasz swoje lęki i kompleksy. Anna Dymna. Gdy uśmiecha się dziecko, uśmiecha się cały świat. Jest jak słońce, daje jasność. Uśmiech dziecka i chorych, cierpiących ludzi. Sama dziwię się, gdy to mówię, ale naprawdę to oni nauczyli mnie prawdziwej radości ponad wszystkie smutki, lęki i cierpienia. Osoby, które okrutnie cierpią, walczą z nieuleczalnymi chorobami, skazani na nieuchronną, przedwczesną śmierć, umieją cieszyć się z każdej chwili, drobnych rzeczy, spotkań, dostrzec wiele powodów do uśmiechu. Przez 17 lat prowadzę rozmowy z niepełnosprawnymi, cierpiącymi ludźmi. To oni nauczyli mnie zwyczajnie rozmawiać o śmierci, bólu. Zdałam sobie kiedyś sprawę, że właśnie z nimi najwięcej się śmieje.
To mnie zresztą momentami całkowicie przerasta i poraża zupełnie. Jak to jest? My, tak zwani zdrowi, chodzimy po nóży, na wszystko narzekamy, a on siedzi na wózku, porusza tylko jednym palcem i mówi mi, że jest szczęśliwym człowiekiem, bo oddycha sam i widzi świat. My też widzimy i co? Jak rzadko się z tego cieszymy. Pytam kiedyś moją rozmówczynię z programu, dziewczynę na wózku, która rusza tylko jedną dłonią, dlaczego się tak cały czas uśmiecha? A ona mówi, bo jestem szczęśliwa. Nie widzisz? Popatrz, Aniu, za okno. Jak dziś jest pięknie, jakie srebrzyste są krople deszczu i uśmiech nie schodzi z jej twarzy. Prowokuje mnie, więc zadaje okrutne pytanie, na które ona wyraźnie czeka. Jezus Maria, ale jakie twoje życie ma sens? Przecież niczym nie ruszasz. Jesteś zależna od pomocy innych. A ona spokojnie odpowiada. Aniu, jestem wybrana do specjalnego zadania. Ty wiesz, jaka jestem ważna? Gdy popatrzysz na mnie, to musisz sobie zdać sprawę, jaka jesteś szczęśliwa. Gdyby mnie nie było, mogłabyś się tego nigdy nie dowiedzieć. Zrozumiałam. Gardło mam ściśnięte. Nie mogę powiedzieć słowa. A ona mnie gładzi po ręce swoją jedyną ruchomą dłonią i pociesza. Nie płacz. Póki oddychasz i widzisz, i możesz się uśmiechać, życie jest wspaniałe. Naprawdę. Uwierz mi. Zło podobno lepiej się sprzedaje. Podnieca ludzi, podnosi oglądalność i przynosi zyski. A czy naprawdę tak bardzo jest to ludziom potrzebne? Plotki, hejty, afery, morderstwa, zboczenia, kradzieże. Tym jesteśmy od jakiegoś czasu karmieni. A czy to jest dla wszystkich strawne pożywienie? Potrzebne? To tylko drażni, przeraża, budzi zło i najgorsze instynkty ludzkie. Oczywiście, zło istnieje. Trzeba je pokazywać, uświadamiać ludziom zagrożenia. Ale czy trzeba się w tym pławić? Wymyślać je tam, gdzie go nie ma? Tak bez przerwy promować? Mam przyjaciela, który jest wysoko postawionym biznesmenem. Mówi mi, Ania, ja kiedyś rano zawsze z radością czytałem po śniadaniu gazetę. Takie ciekawe informacje były. A teraz boję się ją otwierać, bo zobacz same tytuły. Nauczycielka ukradła coś tam, a tu ktoś w sklepie kogoś pobił, jakiś poseł kogoś obraził, ktoś kogoś zdradził, matka zabiła dziecko, a znana aktorka ma raka. I niedobrze mi się robi. Wpadam w depresję. Nie chce mi się zaczynać dnia. Brukowcy piszą o nas, co chcą. Najbardziej interesują ich kłopoty, choroby, nieszczęścia. Często odbieram telefony od tak zwanych dziennikarek poczytnych gazet. I ze zdumieniem słucham. Pani Anna Dymna? Przepraszam, czy pani ma raka? Nie? No to szkoda. Przepraszam, nie szkodzi, trudno. Czuję, jak bardzo ich zawodzę. Artur Andrus. Humor może być osobistą bronią, to znaczy może pomagać w najgorszych sytuacjach w życiu. Wiele lat przyjaźniłem się z satyryczką, felietonistką, a wcześniej tancerką i aktorką Stefanią Grodzieńską. Wiedziałem, że ona miała ciężkie przeżycia wojenne, ale nigdy do nich nie wracała, nie mówiła o nich. Dopiero po śmierci Stefanii ukazała się książka, którą wiele lat wcześniej napisał jej mąż, Jerzy Jurandot. To były wspomnienia z ich pobytu w getcie. Prowadzili tam teatr. Jest w tej książce opublikowana sztuka o życiu w getcie, a dokładniej o parze, której kogoś dokwaterowują do mieszkania. W pierwszej chwili, jak pomyślimy, że w tym strasznym miejscu ktoś pisze sztukę satyryczną, ktoś ją wystawia i ktoś przychodzi na nią, to można stwierdzić, że coś jest tutaj nie w porządku. No jak można? Ale kiedy poczytamy te wspomnienia Jurandota i chwilę się nad nimi zastanowimy, to stwierdzimy, że właśnie można było, a nawet trzeba było. Przychodzi refleksja, że to dawało im na godzinę, może dwie, oderwanie od tego strasznego świata, że mogli na chwilę się uśmiechnąć. Pewnie poza spędzonym tam czasem powodów do radości brakowało, bo
Ludzie nie mieli co jeść, umierali na ulicach, byli świadkami strasznych okrucieństw. To wspomnienie Jurandota zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Nie zdawałem sobie sprawy z aż takiej siły humoru. Leszek Benke. Wielu ludzi nie miało co jeść, więc przynajmniej chcieli się śmiać. W latach 80. niczego nie było w sklepach, poza octem. Całą resztę się załatwiało. Ludzie chcieli się bawić, zapomnieć o problemach i szarym świecie dookoła. Myślę, że teraz zaczęły się podobne czasy, tylko w sklepach pełno. Wtedy była tylko robota i szara rzeczywistość. Więc my graliśmy w tygodniu nawet po 5 przedstawień kabaretowych dziennie. Kiedyś jeden z organizatorów naszej trasy mówi mi: Benek, jutro gracie tylko 3 przedstawienia, więc spokojnie możecie się dzisiaj wyluzować. Pamiętam też kiedyś w zimie jeden z organizatorów mówi, że zaplanował 5 spektakli w jeden dzień w jednym miejscu. Mówię do niego, żeby nie przesadzał, jest zimno, ludzie muszą się przebrać, poza tym o której trzeba by było zacząć pierwszy. On mówi, że o 9:00. Kto o takiej porze przyjdzie w zimie w wolną sobotę na kabaret, pytam. A on do mnie: Benek, ja to już puściłem i wszystkie bilety sprzedane. Piotra Skrzyneckiego po prostu kochałam. Trudno to opowiedzieć, bo był to jedyny taki przyjaciel w moim świecie. Nigdy nie występowałam w piwnicy. Byłam tam zawsze tylko osobą towarzyszącą. Przychodziłam z Wiesiem. Piotr był bardzo inteligentny i wykształcony. Miał nieprawdopodobne poczucie humoru, takie abstrakcyjne, które ja najbardziej lubię i podziwiam, a na dodatek był najcudowniejszym mitomanem świata. Opowiem panu pewną historię. Mama Wiesia Dymnego mieszkała w Jaworzu na Łężu, za Bielskiem pod Błatnią. Była tam dyrektorką szkoły. Spędzaliśmy tam właśnie wakacje. Nagle dostaliśmy telegram od Piotra. Przyjeżdżam do was jutro na cały dzień. Wiesiu niestety miał właśnie jakieś zajęcia w filmie i musiał rano wyjechać. Piotr przyjechał wieczorem i przy długiej kolacji kombinowaliśmy, jak wykorzystamy dzień, który mamy przed sobą. Więc mówię: Piotrze, jutro idziemy w góry. Zachwycony Piotr krzyknął: wspaniale, ruszamy o świcie, przygotuj wałówę, kanapki, termos z kawą, będzie cudownie. Koło północy poszliśmy spać. O wschodzie słońca, po 4 rano, pukam do Piotra. Piotrze, 4 rano, wstawaj, śniadanie i idziemy w góry. Usłyszałam przerażony, zaspany głos Piotra: czyś ty zwariowała? Obudź mnie o 8:00. Zaczęło się od tego. A więc o godzinie 8:00 mówię: Piotrze, wstawaj, góry czekają, jest już późno. Piotr coś mruczał, wreszcie oznajmił, że idzie do łazienki się golić i myć i poprosił, bym mu wyprasowała koszulę. Siedział w tej łazience, siedział. Ja prasuję koszulę, dziury jakieś miał wyszarpane w kołnierzyku, więc wyhaftowałam mu tam takie kwiatki z dziurkami. Wreszcie zasiedliśmy do śniadania. Piotr elegancki, wytworny, zaczął jeść, wypił kawę, powiedział kilka anegdot, wreszcie tak koło 9:30... o tak zwanym późnym świcie wyruszyliśmy w góry. Szliśmy ścieżką wzdłuż strumyczka, gdzie codziennie chodziłam po mleko. Przeszliśmy może z 500 metrów. Po lewej stronie była hala, gdzie się spaliła stodoła kubaczki. Pooglądaliśmy sobie tę spaloną stodołę, przeskoczyliśmy strumyczek, poszliśmy kawałeczek dalej. Ja wiem, może z 1,5 kilometra żeśmy uszli łagodną ścieżką w lesie. Gdy droga zaczęła się lekko piąć w górę, Piotr mówi: wiesz co? Napilibyśmy się kawusi. Więc usiedliśmy sobie na dużym kamieniu przy drodze. Z tyłu szumiał las, z przodu strumyczek. Piotr zachwycony jadł kanapki, pił kawusie. Nagle coś za nami zaszaleściło. I z lasu prosto na nas wyszła mała sarenka. Radość Piotra sięgała zenitu. Mówił, że tak tu pięknie, że właściwie żal gdzieś chodzić. Ale po 1/2 godzinie ruszyliśmy dalej. Po kamyczkach znów przekroczyliśmy strumyczek. Poczułam się tak, jakbym szła z Kubusiem Puchatkiem przez 100-milowy las. Piotr opowiadał o swoich różnych podróżach, zachwytał się każdą poziomką, kwiatem, liściem, boróweczką. A opowiadał o tym tak, jakbyśmy byli odkrywcami, pierwszymi ludźmi, którzy zobaczyli te cuda.
Gdy zaczęliśmy się lekko piąć w górę, Piotr coraz częściej patrzył w niebo. Gdy zaczęliśmy się lekko piąć w górę, Piotr coraz częściej patrzył w niebo. Wreszcie oznajmił: Aniu, coś mi się wydaje, że będzie dzisiaj burza. Musimy być rozsądni. Wracamy. Za niecałą godzinkę byliśmy w domu. Piotr był szczęśliwy. Zdążyłam zrobić obiad, siedzieliśmy w ogródku na leżaczkach, patrzyliśmy na niezdobytą dziś błatnią. Piotr opowiadał wspaniałe historie. Było naprawdę uroczo. Wieczorem pojechał do Krakowa. Gdzieś po miesiącu, już po wakacjach, spotykam w Krakowie kolegę, który mówi podniecony: gdzieś ty była z tym Piotrem. Podobno o świcie wyciągnęłaś go na niebezpieczną wyprawę w wysokie góry. Opowiada wszystkim, jak z narażeniem życia pieliście się stromymi ścieżkami, przeskakiwali rwące strumienie, przechodzili przez spalone hale, uciekali przed burzami, o napaści dzikich zwierząt też opowiada. Czy to prawda? Chyba trochę przesadziłaś. Do tej pory ma przerażenie w oczach. Nie zaprzeczałam. Właściwie wszystko było prawdą, tylko trochę przetworzoną. Piotr Bielski. Śmiech daje zdrowie. Wedle współczesnych badań medycznych mówi się, że najlepiej śmiać się jest w sposób ciągły, przez 10-15 minut dziennie. Wtedy zachodzą reakcje hormonalne, aktywujemy endorfiny, obniża się kortyzol, powstaje koktajl pozytywnych hormonów. Śmiech jest też głębokim rodzajem wydechu. Przy normalnym oddychaniu używamy 2/3 płuc. Podczas śmiechu jest szansa, że zaczniemy używać całych płuc, wymienimy zastygłe w nim powietrze. Oczywiście przekłada się to na wzmocnienie odporności organizmu. Śmiech działa integrująco, jest mile widziany. Ludzie śmiejący się, uśmiechający się, działają na innych jak magnesy. Joga śmiechu zapewnia też korzyści rozwojowe. Większy dystans wobec wyzwań, wobec siebie, większe zaufanie do siebie, łatwość bycia sobą. Zachęca, żeby ludzie wychodzili do innych. W tym tygodniu po zajęciach podeszła do mnie pani z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo podziękowała i powiedziała, że ona się tak pierwszy raz od dłuższego czasu śmiała. Była w żałobie, niedawno odeszła jej bliska osoba i było jej z tym trudno, ale po jodze śmiechu wreszcie poczuła, że te emocje odeszły. Ta pani powiedziała, że jest mi bardzo wdzięczna i że czuje się lekko. Dla takich konkretnych, pojedynczych osób chce mi się dalej jeździć po Polsce i robić to, co robię. Doktor Wanda Witek-Malicka, Muzeum Auschwitz-Birkenau. Świadomość, że Auschwitz jednak może kojarzyć się z humorem i że pewne wspomnienia stamtąd czasem wywołują uśmiech, zyskałam dopiero w kontakcie z byłymi więźniami, którzy podczas rozmów we własnym gronie często schodzą na tematy obozowe. Zdarza się wtedy, że pamięć podsuwa nagle wspomnienie jakiegoś zabawnego drobiazgu, czasem lapsusu, czyjegoś potknięcia bądź riposty, która stała się powodem wesołości. To pociąga za sobą kolejne anegdotyczne opowiastki, które są jak takie drobne, jasne punkty w bezmiarze złych wspomnień. Czasem ocaleli potrafią bardzo dowcipnie komentować jakieś obozowe zdarzenia lub zapamiętane postaci. To jest humor bardzo specyficzny, a przede wszystkim hermetyczny, niezrozumiały dla osób pozbawionych obozowych doświadczeń i dlatego przed nimi nieujawniany. Sądzę, że humor czyni lżejszym ten bagaż traumatycznych wspomnień, który ocaleli muszą nieść przez życie.